Także pięknie śpiewaliśmy, że pomyślałem sobie, że chyba czas jest, żeby ktoś powiedział swoje świadectwo, by się wyśpiewał swoje świadectwo. Tak pięknie śpiewaliśmy. Może Przemek kiedyś. Ja dzisiaj jeszcze nie zaśpiewam, ale chciałem powiedzieć o tym, jak... Tak, jak Elvis. Ale to nic. Chciałem powiedzieć wam o tym, jak spotkałem Jezusa i jak on zmienił moje życie. Jestem trochę wyżej niż średnia wieku tego kościoła, bym was pewnie zanudził. Trochę to w moim życiu się nawyrabiało i wszystko jest ważne. Jestem z wami już ponad półtora roku. I do tej pory nie powiedziałem świadectwa. Mimo, że byłem facetem świadectwa. Od ponad 100 lat jestem narodzony na nowo i ciągle składam świadectwo przed jednym na jeden, przed dużymi gremiami. Moje świadectwo zostało wydrukowane i rozkolportowane w kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy Biblii, motocyklisty. I jedno co was tylko powiedzieć. Tydzień temu miałem takie ciśnienie, podejdę do Artura, powiem, że powiem jednak świadectwo, już czas na mnie. Coś takiego nie naszło i jest. Powiem wam tak. W 2003 roku, pamiętam dokładnie, to był 6 czerwiec, nie pamiętam pory, czy to było przed południem, czy po południu, ale w czerwcu wszystko jest zawsze jasno. Wtedy było jasno. Ja wtedy umarłem. A to była moja decyzja. Ale ja poznałem wcześniej Boga i Bóg od razu obdarzył mnie nowym życiem. I Duch Święty wszedł we mnie i teraz jestem nosicielem Ducha Świętego. Mogę zarażać. On z początku trochę mało miał u mnie miejsca i trochę był ściśniony, ale to się z czasem zmieniało, ja to też chcę powiedzieć. Właściwie chciałbym zacząć tak od początku. Jak wszyscy mówią, urodziłem się w normalnej polskiej rodzinie. Ja nigdy tak nie mówiłem, ale teraz wykorzystam tę sytuację i tak powiem. Urodziłem się w normalnej polskiej rodzinie. Moje babcie były bardzo pobożne i były tytanami modlitwy. Gdyby nie ich modlitwa, nie znałbym moich dziadków. Oni zawsze mieli jakieś zatargi z sąsiadami. Jeden się nazywał Hitler, drugi Stalin. Jeden miał od Hitlera 3 wyroki, stał pod ścianą i kiedy żandarmeria widziała modlącą się babcię, to im lufę podawał. Drugi dziadek miał 2 wyroki od Stalina. Babcia była 2 razy wdową, modliła się mimo wszystko. Ciała nie wydali, dziadek za to wracał. I raz wrócił, poznałem też i drugiego dziadka. Także ja od dawna wiedziałem, czym jest siła modlitwy i jaka jest siła sprawcza modlitwy. Ale trochę wcześniej zacząłem edukację moją kościelną, religijną. Miałem chyba ze 4 lata. Babcia mnie wzięła za rękę, pociągnęła do kościoła, bo chciała się modlić właśnie. Weszliśmy do kościoła, powiedziała: Bozia. Bozia. Ja byłem trochę przerażony, spojrzałem. Ja nie byłem wulkanem energii wtedy i teraz nawet nie jestem, ale coś trzeba robić. Ona kazała mi siedzieć cicho i nie ruszać się. Nie wiadomo jak długi czas. Spojrzałem się, patrzę, taki kiepski malunek, jakaś tam ciotka z takim synkiem. Obraz był kiepski, ale oczy oddane tak bardzo wyraziście. I ona patrzyła tak na mnie, on też na mnie patrzył i zdawało mi się, że mówią do mnie: Spróbuj kiknąć, to zobaczysz, co się stanie. No i siedziałem cichutko, ale potem sobie postanowiłem, że z kościołem będę miał jak najmniej wspólnego. Tak do minimum. I coś się stało właściwie, jak miałem lat 20. Byłem prężnym byczkiem, włosy wszędzie, poza nosem i uszami, dopiero potem mi urosły, jak mi wypadły. To był czas stanu wojennego, wojny polsko-jaruzelskiej i przydarzyła mi się ścieżka zdrowia. Nie będę tłumaczył, co to jest, bo to jest taka niefajna rzecz. Byłem jeden z kilkunastu aresztowanych, zatrzymanych i jakoś tak szło, że ja tak się na tym domku siedziałem i wycofywałem się, że właściwie zostałem ostatni. Im dłużej czekałem, im bardziej słyszałem, jak świszczą te pały i stękają ci trenerzy personalni tam na korytarzu.
to nogi mi nie miękły. Po prostu wpadłem w taki bigot. Nie mogłem ustać. Dygotały mi kolana. Słyszałem, jak ludzie krzyczą, słyszałem, jak płaczą, bo to wszystko było poza mną, nie widziałem tego. I w pewnym momencie, nie wiem czemu, od razu walnąłem. Boże, spraw, żeby mnie nie wolało, żeby oni mnie nie zatłukli. Ja byłem szczerze przerażony. I po raz pierwszy pomodliłem się tak z serca najprostszą modlitwą. Przyszedł sympatyczny sierżant, wziął mnie za kołnierz, bo za bardzo już tak przysiadałem na tych kolanach, wyprostował mnie, wyprowadził na korytarz kilkudziesięciu chłopa. Na szczęście było mało miejsca, nie było tych takich ciężkich pał, to takie zwykłe pałki. I trzymał mnie za ten kołnierz, coś mi tłumaczył. Takim dawno zapomnianym, martwym językiem. I ja ostatnim sił zrozumiałem, o co chodzi. Chodziło o to, że wszyscy, którzy biegli przede mną, oni po prostu wytrzepywali z nich wszystkie różne drobne rzeczy z kieszeni. Też ludzie porzucali swoje jakieś takie podręczne rzeczy, żeby szybciej uciekać. I to wszystko leżało uścielone po prostu na podłodze. Więc w końcu mnie puścił, ja zacząłem biec, próbować to zbierać, oni mnie przytrzymywali, żebym czegoś nie opuścił. Tłukli, przytrzymywali, pomagali to zbierać, tłukli, przytrzymywali. Tak trwało i trwało i trwało i w końcu na koniec dostałem kopa w dupę, rozbiłem się o drzwi, powiedzieli wolno. Wyskoczyłem stamtąd, to już były drzwi poza tą komendą. Stoję z tym ręczem rzeczy, nikt na mnie nie czeka, nikt nie czeka na te rzeczy. Tu ludzi przechodzi, nikt mnie nie rozpoznaje. Ja sobie tak myślę, kurczę, co się stało? Mi w ogóle nic nie boli, ja w ogóle nic nie czuję. Absolutnie nic. I to był dla mnie szok. Jakoś musiałem sobie z tym poradzić i poradziłem sobie w ten sposób, że to było dla mnie takie trochę żenujące. Ktoś, masz 20 lat, wszystko możesz i tutaj nagle prosisz kogoś o pomoc, to jeszcze Boga. Więc postaram się zapomnieć o tym, co zapomniałem. Zapomniałem, wyparłem przez siebie. I musiał prawie 20 lat minąć. Coś się zaczęło znowu dziać. I miałem 38 lat, już byłem żonaty, miałem szczęście, że spotkałem Ninę akurat. Może ktoś was ją zna. I ona była dużo sympatyczniejsza niż ja. Ja robiłem kasę, różne dziwne rzeczy. Ale mieliśmy takich nowych znajomych z biznesu. I oni nas zaprosili na koncert. Powiedzieli, nie martwcie się, o bilety, wszystko jest zapłacone. To było dziwne. Ja byłem trochę taki podejrzliwy, ale mówię, okej. Okay. Jeszcze powiedzieli, że to jest koncert gospel. Mówię, o kurde, darmowy, ale jednak gospel. Będzie jakiś chórek w komeszkach, będzie nuda. Ale miał być, powiedzieli, że będzie nie tak szczęśliwy. Mówię, o, nie tak, ja mówię, to idzie. Poszliśmy, ogromny teatr Roma. Wszyscy tacy ludzie uśmiechnięci, witają nas. Mówię, ojej, chyba niedobrze. Chyba jednak będą wciągać jakiś emój albo co innego. Ale zaczął się koncert, zapaliły się światła, była super muzyka, świetni instrumentaliści i był chór, bez komerzek, ale chyba ze 40 osób, większość dziewczyn, bardzo ładnych. Oni śpiewali na takiej petardzie, w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi, skąd po prostu ten ich entuzjazm, on mi się udzielił, wszystko było fajnie, dopóki nie ścichła muzyka i zrobiła się przerwał, że to jakiś gość, taki bardzo elegancki, jak z telewizji, taki Tomasz Kamel, tylko przystojniejszy. I powiedział, a teraz podziękujmy Jezusowi Chrystusowi, temu, który stworzył muzykę. O rano, ale polewka. Co w ogóle gościkamy? Ja w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi. Już chciałem ryknąć śmiechem, gdy po prostu nagle słyszę ogromny ryk teatru. Wszyscy ryczą, klaszczą, potem tupią po prostu nogami. Oglądam się, patrzę, a Ninie się to samo udzieliło. Tam jeszcze trochę było różnych innych słów, ale to, nie wiem czemu, ale to akurat było, to mi bardzo mocno utkwiło. I potem, to się nazywa koncert organizacyjny, nie wiedziałem akurat, że coś takiego jest. Potem myśmy poszli za tymi ludźmi, którzy ten koncert zrobili. I chcieliśmy się dowiedzieć czegoś więcej o tym Bogu, który był ciut inny niż mi się wydawało, że
ja go znam i go mogę sobie postawić gdzieś tam na półeczce. I przy pomocy ludzi, którzy później przychodzili, dla Niny została zorganizowana specjalna grupa domowa. Dwoje wspaniałych ludzi, starszych. Ja im się przysłuchiwałem, co oni mówią. Wydawało sobie się mi, że oni sobie nie radzą. Ciągle coś tam rozpatrywali, ciągle im się nie składało, ciągle każdy miał inne zdanie. A ja po prostu miałem odpowiednie wykształcenie. Znałem sprawy Cesarstwa Rzymskiego, znam łacinę. No tak chciałem im pomóc. Wciągnąłem się w to. W międzyczasie to było tak, że Nina przyjęła chrzest, nawróciła się. I ja uważałem, że tam jest dużo spokojniejszy i sobie z Bogiem daje radę, wszystko nie wiem. Ale przez te grupy Słowo Boże uwalniało się nade mną i jeszcze coś się działo, o czym ja nie miałem pojęcia. I w momencie, kiedy właśnie doszedłem do tej decyzji, że powierzę swoje życie Jezusowi. Oczywiście nie powiedziałem tego nie, tylko powiedziałem to na grupie. Powiedziałem to na grupie. I że chcę się ochrzcić, oni wszyscy podskoczyli. Ha! Halleluja! Modliliśmy się o to. No nie wiedziałem, że można się o takie rzeczy modlić. Tu siedziałem z nimi i czytaliśmy sobie Biblię. I to było tak, to był początek. Początek mojego nawróconego życia. Wziąłem chrzest, powierzyłem swoje życie Bogu. Jeszcze wtedy tak głupio myślałem, że ta decyzja załatwi wszystkie moje problemy i niedostatki. Bo w międzyczasie Bóg zabierał mnóstwo różnych dzikich, chorych rzeczy z mojego życia. Zabierał jakieś uzależnienia i różne inne rzeczy takie niebezpieczne, typu chlanie z piątku na sobotę do upadłego i potem przedziwienie na poniedziałek rano itd. Dawało mi się to normalne, wszyscy tak robili. Byłem bardzo blisko jakiejś takiej granicy, gdzie można było się zsunąć. Mnóstwo innych, ale nie będę się chwalił. Natomiast właśnie wtedy został mi jeden taki zły nawyk. Ja paliłem, strasznie uwielbiałem palić. Pomyślałem sobie, że chrzest to załatwi mi to palenie, że przestanę palić. Bóg mi zabierze to jedną ręką. Wypaliłem sobie ostatniego papierosa przed pójściem na chrzest. Ale nic się nie stało. Ale właśnie mnie tutaj... Okej, to byłoby zupełnie jeszcze jedno dodatkowe świadectwo duże. Chciałbym powiedzieć tak, myśmy wtedy bardzo mocno zaangażowali się w życie Kościoła, w różne służby. I te służby powodowały, że generalnie rośliśmy w wierze, ale jednocześnie tak niezauważalnie, nie wiem jak to jest. Ja na przykład dużo jeżdżąc po Polsce widziałem mnóstwo innych kościołów, widziałem ludzi z innych kościołów. I każdy miał jakąś swoją prawdę i każdy stał przy swoim i śmiał się z innego. I wszyscy widziałem, że noszą maski. Uczyłem się takiego relatywizmu życia chrześcijańskiego. To mnie bardzo niszczyło, chociaż w ogóle sobie nie zdawałem z tego sprawy. Dopiero teraz mniej więcej to czuję. To było bardzo trudne. I nie wiadomo czemu zupełnie jakoś tak zbladłem, usiadłem. I jestem już na końcu. Gdzieś tak 3 lata temu coś zaczęło do mojej głowy pukać, do mojej duszy. Różne rzeczy z internetu, z filmów. Nagle zaczęliśmy dowiadywać się z Niną, że jest coś więcej, że są ludzie, którzy jak za czasów apostolskich wyganiają demony, chodzą i dają swoją miłość ludziom, którzy gdzieś tam się pogubili. Że naprawdę płynie życie z nieba przez ludzi do tych zagubionych. Mówię, kurde, też tak bym chciał. Nie wiedziałem, gdzie tego szukać. Wiedziałem, że jestem chyba w złym miejscu i czas wyjść. To trochę trwało. Nina wcześniej zaczęła brać udział w Szkole Wiary, tutaj prowadzonej przez Artura. I wiedziałem, że coś jest, ale to mi za bardzo to nie pasowało z początku. Szukałem jakiejś swojej drogi, jakiegoś pomysłu na to, że musi być coś jeszcze innego. Ale
ale w końcu podjęliśmy tę decyzję, wyszliśmy z naszego dotychczasowego kościoła, przyszliśmy tutaj, spotkałem się z Arturem, powiedziałem mu jasno, słuchaj, ja cię obserwuję, nie ufam ci, ale wiedz, że jesteś pod tego, pod moim czynnym okiem. A ten ktoś powiedział, nie, dobra, okej, w porządku. To mnie rozwaliło zupełnie. Nie wiedziałem, już mi się odechciało obserwować. Słuchajcie, jestem tutaj z wami. Moim największym problemem jako chrześcijanina było to, że ja nie wierzyłem Jezusowi. Jezus ciągle gadał, a ja i mój ojciec, a tam my i ojciec jedno. Jeżeli masz takiego ojca, jakiego masz, 80% nas takich ma, ziemskich albo i więcej, to jest trudno w to uwierzyć. I będzie dziś już prawie 3 lata, jak mój ojciec się nawrócił i oddał swoje życie Bogu. I powoli nasze relacje wracają do jakiejkolwiek normalności. Nie umiemy jeszcze za bardzo ze sobą rozmawiać, ale to tak powoli idzie. Ale widzimy szczerość swoich intencji. I nagle nie wiadomo, kiedy stało dla mnie się zupełnie jasne, że ten Bóg to jest Ojciec, a o tym mówi cały czas Jezus. Wszystko to, co mówi, stało się dla mnie żywe. I chyba najważniejsze, co zrozumiałem, to to, że właśnie Bóg jak Ojciec, może ja też nie jestem do końca takim ojcem, co na przykład Mikołaj wie, ale Bóg jest takim ojcem wspaniałym i idealnym, który po prostu nie ma wobec mnie żadnych oczekiwań. Naprawdę, nie ma wobec mnie żadnych oczekiwań. Ja wiem, że mnóstwo ludzi w to nie wierzy. Ja ciągle mówię, a oni... Bóg nie ma żadnych oczekiwań wobec ciebie. Bóg cię uwolnił. Amen.